Sąd okręgowy w Warszawie umorzył sprawę Jakuba Żulczyka oskarżonego o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Chodzi o wpis zamieszczony w mediach społecznościowych, w którym pisarz nazwał prezydenta debilem. Do decyzji sądu odniosła się stołeczna prokuratura, która zaskarży wyrok. Sędzia Tomasz Grochowicz podkreślił, że oskarżony swoim zachowaniem nie popełnił przestępstwa. Śledztwo w sprawie wpisu rozpoczęło się po zawiadomieniu osoby prywatnej. Akt oskarżenia wpłynął do warszawskiego sądu okręgowego pod koniec marca zeszłego roku. Pisarzowi zarzucono przestępstwo z artykułu 135 par. 2 kodeksu karnego, za które przewidziana jest kara do 3 lat więzienia. Proces ruszył w listopadzie i zakończył się po 2 rozprawach. Żulczyk nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, tłumacząc, że wpis miał być wyrazem krytyki i zaniepokojenia działaniami prezydenta Andrzeja Dudy. Jego zdaniem narażały one na szwank międzynarodową reputację Polski. Obrona pisarza wniosła o uniewinnienie. Prokuratura domagała się natomiast 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych oraz publicznych przeprosin na Facebooku. Żulczyk znieważył prezydenta? Wiesz więcej, polub nas. Źródło: portal tvp.info, pap. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o umorzeniu sprawy. Sędzia podkreślił, że oskarżony swoim zachowaniem nie popełnił przestępstwa. Nie stanowi bowiem przestępstwa czyn, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, wyjaśnił. Jak wskazał, obelżywego słowa, którym Żulczyk zakończył swój wpis, nie można też potraktować w oderwaniu od całego wpisu. Jak przekazała w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, prokuratura zaskarży wydany dziś przeciwko Żulczykowi wyrok sądu okręgowego w Warszawie. Prokuratura sprzeciwia się uznaniu, że publiczne nazwanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określeniem jednoznacznie obraźliwym stanowi czyn o znikomej społecznej szkodliwości czynu. W ocenie oskarżyciela publicznego oskarżony, wbrew twierdzeniom sądu, dopuścił się popełnienia czynu z artykułu 135.2 KK, za co powinien ponieść odpowiedzialność karną, mówi prokurator. Po wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku prezydent Andrzej Duda napisał na Twitterze: gratulacje dla Joe Bidena za udaną kampanię prezydencką. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów Polska jest zdeterminowana, by utrzymać wysoki poziom i jakość partnerstwa strategicznego z USA. Wpis ten skomentował Jakub Żulczyk. Nigdy nie słyszałem, aby w amerykańskim procesie wyborczym było coś takiego, jak nominacja przez kolegium elektorskie. Biden wygrał wybory. Zdobył 290 pewnych głosów elektorskich, ostatecznie, po ponownym przeliczeniu głosów w Georgii, zdobędzie ich zapewne 306, by wygrać, potrzebował 270 prezydenta elekta w USA, obwieszczają agencje prasowe. Nie ma żadnego federalnego, centralnego ciała ani urzędu, w którego gestii leży owo obwieszczenie. Wszystko, co następuje od dzisiaj, doliczenie reszty głosów, głosowania elektorskie, to czysta formalność. Joe Biden jest 46. prezydentem USA. Andrzej Duda jest debilem, napisał na Facebooku.